Witam serdecznie. Z tej strony Jolanta Drzewakowska, menadżerka do spraw komunikacji PR-u Wikimedia Polska. A moim gościem dzisiaj jest Kacper Szymański, administrator Wikipedii, a dzisiaj w roli przedstawiciela Komisji Wikigrantów, który opowie nam o tym, czym są Wikigranty, skąd się wzięły, czemu służą i jak można je dostać. To tak w skrócie program naszego dzisiejszego spotkania. Postaramy się nie zająć więcej niż 45-50 minut. Pytania można zadawać oczywiście w komentarzach. Będziemy na bieżąco odpowiadać, to znaczy ja będę przekazywała pytania, jeśli będą. Kacper będzie odpowiadał. Dobrze, to zacznijmy. Kacper, skąd się wzięły Wikigranty? Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie i szybko zaczynając, powiedzmy, że historia Wikigrantów sięga czasów bardzo odległych. Nam Wikipedia wydaje się istnieć już od wielu, wielu lat, więc od tych wielu, wielu lat była potrzeba, żeby wspierać rozwój Wikipedii w pewien sposób finansowy czy rzeczowy. Tak więc już w 2006 roku powołano konkurs zwany Wikio-konkursem. Był to taki pierwowzór Wikigrantu. Na czym to polegało? Mianowicie powołano komisję, taką jak współczesna, dzisiejsza komisja Wikigrantów, która miała za zadanie wyłonić projekty, zgłoszone wcześniej projekty, jako najbardziej wartościowe. Tych projektów bywało wiele, jednak komisja mogła wybrać tylko pięć najciekawszych bądź najbardziej wartościowych z nich dla projektów Wikimedia. Na samym początku może jeszcze wyjaśnię, bo mówimy tutaj nie tylko o Wikipedii, ale również o projektach Wikimedia. O co chodzi? Otóż Wikipedia to jest taki główny projekt, najważniejszy i najbardziej znany. Natomiast Wikipedia nie byłaby w stanie działać bez projektów pobocznych, takich jak Mediateka Wikimedia Commons, czyli zbiór wszystkich zdjęć, multimediów, grafik, które na Wikipedii się znajdują, który jest jednocześnie największym na świecie zbiorem grafik na wolnych licencjach, czyli grafik takich, które każdy może użyć pod warunkiem podania autora, ale poza Wikimedia Commons funkcjonują również Wikisłownik, czyli największy słownik między innymi języka polskiego, czy Wikiźródła, na których znajdują się skany i przepisane książki. Także, szanowni państwo, Wikimedia to nie jest tylko Wikipedia, ale także wiele innych projektów, bez których Wikipedia nie byłaby w stanie działać. Więc w pierwszych latach funkcjonowania jeszcze nie Wikigrantów, a Wikikonkursu zgłaszane były projekty i komisja Ja tylko miała. się zapytam, czy ten Wiki konkurs obejmował tylko Polskę, czy to było szersze takie rozwiązanie na początek? Wikikonkurs był projektem Wikimedia Polska, czyli Okej. stowarzyszenia zajmującego się polskimi Wikimediami. Zatem dotyczył polskich projektów, wszystkich projektów Wikimedia, czyli Wikipedii oraz tych pobocznych, ale równie ważnych. I komisja, tak jak mówiłem, wybierała pięć najlepszych zgłoszonych projektów, przy czym proszę sobie wyobrazić, że komisja na początku miała do dyspozycji tylko 500 złotych. Jest to dla nas teraz kwota niewielka, natomiast jak na tamte czasy było to rzeczywiście sporo pieniędzy i stowarzyszenie nie mogło sobie, nie było w stanie pozwolić sobie najwięcej, ponieważ wszystko dopiero się rozwijało. W roku 2006 Wikipedia nie była jeszcze, że tak powiem, ogólnoświatową marką, nie była powszechnie rozpoznawalna. Z czasem jednak potrzeby oczywiście rosły i te kwoty również rosły, tak samo jak i przybywało projektów. W związku z tym uznano, że Wikikonkurs jest już niewystarczający. W taki sposób pojawiły się Wikigranty. To było okolice 2010-2011 roku, To kiedy już spore, projekt premier. to już jest spora historia, kilkanaście lat ma ten Spora historia projekt. idzie za tym, tak. I właśnie przemianowując ten konkurs na Wikigranty, jednocześnie zmieniono część jego zasad. Przy czym nie stało się to od tak, że pum. Nie ma Wikikonkursu, mamy Wikigranty. Wszystkie zasady zmieniają się jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. Nie, to był proces dość długotrwały, ale dzięki niemu obecnie stoimy w miejscu, w którym
mamy możliwość dysponowania naprawdę dużymi środkami na wsparcie wikipedystów. I tak z 500 zł w roku 2006, 2007 i pięciu projektów, które były możliwe w owym czasie do zrealizowania, doszliśmy obecnie, tutaj posłużę się statystykami z roku ubiegłego, do 31 projektów. Proszę, szanowni państwo, zobaczyć, jaki przeskok. Jeszcze te 20 lat temu, niecałe 20 lat temu, mieliśmy projektów ledwie 5. Teraz mamy ponad 30 i to projekty, które są o wiele bardziej zaawansowane, o wiele większe korzyści przynoszą. I kwota, która była dostępna, czyli 500 zł, wzrosła w ubiegłym roku do aż 20 tysięcy złotych, a w tym roku, dzięki uchwale zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, nasz budżet grantowy wynosi aż 25 tysięcy złotych. Także widzimy, że Wikigranty cały czas się rozwijają. A teraz tak, ja bym tak chciała dla osób, które na przykład nie mają zbyt dużego doświadczenia, czy jakby jeśli chodzi o ubieganie się w Wikigranty, zacząć od takiego początku, czyli jakie są główne. Nie, może to jest tak. Dobrze, zacznijmy. Jakie są główne cele Wikigrantu? Co to Dobrze, jest, zatem jakby jaka koncepcja za tym stoi? Wikigrant to tak, przywołując trochę definicję naszą regulaminową, jest grantem, który ma pomóc użytkownikom projektów Wikimedia we wzbogacaniu na zawartości merytorycznej. Czyli jest to grant rzeczowy, który ma sprawić, że na przykład będziemy w stanie napisać artykuł do Wikipedii, czy wykonać zdjęcia do Commons albo pojechać na tak zwaną wiki ekspedycję, czyli pojechać robić zdjęcia i jednocześnie napisać na przykład artykuł na podstawie tego, co zdobyliśmy jakieś źródła, czy zrobiliśmy właśnie zdjęcia, bądź uzupełnić artykuły o zdobyte fotografie. Jasne. Okej. Czyli, czyli celem jest sprawienie, żeby osoby, które edytują Wikipedię albo inne nasze projekty, czyli takie jak Wikisłownik wspomniany, Wikiźródła, czy Wikimedia Commons, zbiór multimediów, żeby, mówiąc krótko, miały za co robić coś, co robią na co dzień wolontaryjnie. Szanowni Państwo, musimy sobie powiedzieć szczerze, że wolontariat jest piękną sprawą, natomiast nie wszystkie projekty, nie wszystkie nasze działania są możliwe do zrealizowania za pomocą wolontariatu. Dlaczego? Ponieważ część źródeł, często specjalistycznych, a należy pamiętać, że Wikipedia dąży na przykład do najlepszych artykułów. A żeby jak najlepsze artykuły stworzyć, potrzebne są źródła, które kosztują już duże pieniądze. Zatem, wychodząc naprzeciw wolontariuszom, otwieramy drogę do ubiegania się na środki na zakup takiego źródła, na przykład książki za kilkaset złotych, na którą taki edytor nie jest sobie w stanie pozwolić. Dzięki Wikigrantom, edytor, który ma odpowiednią wiedzę, żeby z tej książki skorzystać, tą książkę może otrzymać i napisać jakieś dobre hasło albo kilkanaście dobrych haseł. To już zależy od tematyki, od zakresu projektu. Podobnie mamy granty sprzętowe. Mamy fotografów w projektach Wikimedia, często bardzo dobrych fotografów, wygrywających różne konkursy, ale jak wiadomo, żeby robić dobre zdjęcia, potrzebny jest dobry sprzęt. Sprzęt fotograficzny nie kosztuje oczywiście małych pieniędzy, więc ponownie Wikigranty mogą wspomóc finansowanie czy to całości, czy to części sprzętu, na przykład zakupu dobrego obiektywu. Okej. Okay. I teraz, jak sobie myślimy o tym, jakie cele są realizowane, czyli tak naprawdę tym głównym celem jest powiększenie wartościowych treści w Wikipedii, Wikimedia Commons, Wikisłowniku, Wikiźródłach, Wikidanych itd. Tak? Czyli jakby te Wikigranty mają na celu powiedzenie, damy ci pieniądze, znaczy nie pieniądze, sprzęt. Tak, rzeczowe, jakieś. Wyłożymy pieniądze na sprzęt czy Wyłożymy na pieniądze książkę. na to, żebyś ty w swoim wolnym czasie wzbogacał Wikipedię po to, żeby wszyscy inni ludzie mogli z niej korzystać. Dokładnie. Dobrze. I teraz wspomniałeś o tym, że to może być rozmowa
Znaczy, że ten grant może dotyczyć zakupu określonych rzeczy, potrzeb, czyli jakie projekty najczęściej otrzymują finansowanie? Zatem mamy tutaj w regulaminie konkretnie napisane, na co wiki granty mogą być przeznaczone. I to jest rzecz bardzo ważna, bo należy pamiętać, że wiki granty to jest wsparcie celowe. Projekt musi szczegółowo zawierać opis naszych zamierzeń, naszych działań, które będziemy podejmować, zanim my go, że tak powiem, rozpoczniemy procedować. Musimy wiedzieć, na co te pieniądze zostaną wydane. I grant może zostać oczywiście wykorzystany na zakup materiałów źródłowych, czyli na zakup książki, zakup jakiegoś czasopisma naukowego, na przykład także na zakup dostępu do bazy danych czy do specjalistycznej platformy, na przykład naukowej. Ponadto mogą zostać zakupione za granty materiały z archiwum, ściślej wikigranty mogą zostać przeznaczone na kopie materiałów archiwalnych, które następnie zostaną w pewien sposób wykorzystane na przykład do wzbogacania wiki źródeł czy Wikibooks. Dalej, Czyli może mówiąc zostać. krótko, czy dobrze rozumiem, że na kopię, czyli mówiąc krótko, bardzo często są takie sytuacje, w której idziemy do biblioteki, chcemy skopiować ileś stron starej książki i oni mówią, świetnie, kopiuj, tylko to kosztuje, nie wiem, 2 zł za stronę, a ty chcesz skopiować stron, nie wiem, 200 czy 300, tak? I wtedy można powiedzieć, droga Komisjo Wikigrantów, taki mam świetny pomysł, że chciałbym opisać albo zamieścić w wiki źródłach książkę, którą muszę skopiować po to, żeby. Ale to kosztuje, tak? Dobrze rozumiem? Tak, czy to książkę na wolnej licencji umieścić w wiki książkach czy w wiki źródłach, czy to na przykład, jeżeli idziemy do biblioteki i potrzebujemy po prostu skanę książki mieć uzyskane, żeby napisać artykuł. W takiej sytuacji oczywiście można uzyskać dofinansowanie, żeby takie skany, czy to książki, czy to materiałów źródłowych do wiki źródeł, wiki książek otrzymać. Następnie możemy otrzymać za wiki granty sprzęt. Sprzęt fotograficzny na przykład, czy sprzęt komputerowy. Mogą to być, tak jak mówiłem, sprzęty fotograficzne, czyli obiektywy, to może być aparat, to mogą być, że tak powiem, gadżety fotograficzne, które się przydają przy fotografowaniu na przykład małych obiektów, czy to namioty bezcieniowe, bądź podobne rzeczy. A sprzęt komputerowy, jeżeli jest potrzebny na przykład laptop do pisania artykułów, ze względu tutaj na brak możliwości sfinansowania z własnych funduszy. Jasne, czyli takim projektem, który dostanie dofinansowanie, będzie na przykład zrobienie zdjęć, jeśli dobrze zrozumiałam, na przykład powiedziałeś makro, tak? Czyli że ktoś robi takie zdjęcia w dużym zbliżeniu, na przykład, nie wiem, owadów, roślin, kwiatów, tak? To wtedy może się udać do komisji, poprosić komisję, że potrzebuje taki, teraz mówię, obiektyw czy aparat. Czy dodatkowe jakieś wsparcie techniczne w tym celu? I wy wtedy mówicie, to jest dobry pomysł. Dokładnie. Jeszcze na tutaj koniec tego punktu, co może uzyskać dofinansowanie, chciałbym dodać, że wikigranty mogą też sfinansować koszty podróży, koszty wikiekspedycji. No i tutaj musimy rozwinąć, czym wikiekspedycja jest. Jest to, Szanowni Państwo, projekt wyjazdowy. Co to znaczy projekt wyjazdowy? Otóż mamy na przykład jakiś region, mamy jakąś miejscowość, do której musimy dojechać. W takiej sytuacji stowarzyszenie za pomocą wikigrantów finansuje tę podróż, czyli zwraca koszty podróży czy to pociągiem, czy to innym środkiem komunikacji publicznej, albo jeżeli nie ma możliwości dotarcia do takiego miejsca komunikacją, to za przejazd samochodem i ewentualnie dietę bądź również nocleg. Podobnie sytuacja ma się, gdy wikipedysta chce pojechać na jakieś wydarzenie, które będzie fotografował i co przyniesie duże korzyści projektom Wikimedia. Przykład takiego użytkownika, takiego grantu podamy, ale tutaj już wcześniej powiem, że takim projektem może być na przykład fotografowanie koncertu,
Czyli Wikipedysta jedzie sobie na jakiś koncert do odległego miasta, robi zdjęcia artystom, a Wikigranty opłacają jego podróż i ewentualnie, jeśli taka potrzeba oczywiście zajdzie, także nocleg w miejscu, gdzie ten koncert się odbywa. Czyli to jest jakby ta Wiki ekspedycja jest pewnego takiego rodzaju zamkniętym, no może być, rozumiem, w kilku częściach, projektem, czyli ktoś dostaje, no właśnie, bilet, zakwaterowanie i dietę, tak, na wyjazd, po to, żeby na tym wyjeździe zebrać materiał, który wzbogaci Wikipedię. I teraz tak, rozmawialiśmy o tym, że można wnioskować o na przykład z biblioteki dofinansowanie do ksero, czy zrobienie skanów, tak? Czy taka wiki ekspedycja może być też zorganizowana w ten sposób, że ktoś dostaje bilety, nocleg, jakby w celu oraz to, żeby zapłacić za te skany. Czyli, że to jest takie, no trochę dwa w jednym. Tak? Czyli, że mamy tą ekspedycję, czyli podróż, ale też na miejscu też są ponoszone koszty. Jak to Jeśli wygląda? jest taka potrzeba, można o taką pomoc wnioskować, przy czym tutaj wracam do tego, co powiedziałem na początku. Trzeba odpowiednio projekt opisać. Musi być wyszczególnione wszystko, co zamierzamy zrobić. Podróż musi być opisana dokładnie, gdzie jedziemy, po co jedziemy, ile co będzie kosztować i co będziemy robić. Jeżeli ktoś chciałby na przykład uzyskać wsparcie na możliwość zeskanowania, pozyskania tych materiałów bibliograficznych, źródłowych, to może albo założyć osobny projekt i tak zapewne byłoby prościej, albo w ramach tego dużego projektu dodać jeszcze taki podpunkt z jego dokładnym kosztorysem. Trzeba wszystko przekalkulować już przed podjęciem grantu, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, jeśli chodzi o kwoty, o pieniądze, jakie to może kosztować, żebyśmy mogli to odpowiednio zakwalifikować do rodzaju grantu, czy duży, czy mały, i rozpatrzyć, czy jest to potrzebne, czy to jest przydatne, czy też nie. Przy czym tutaj zaznaczę, że Komisja Wiki Grantów to nie jest komisja smutnych panów, którzy wszystko odrzucają i robią ludziom na złość pod górkę. Nie. Większość projektów jest spokojnie przyznawana, rozpatrywana pozytywnie. To są niepojedyncze projekty, które na przykład mają braki w opisie, są albo odrzucone, albo wycofywane przez samego zainteresowanego, żeby złożyć ich ponownie w formie poprawnej. Także Wikigranty są pozytywnie nastawione do wszelkich projektów. Dobrze, a powiedz, wspomniałeś, że są wiki granty małe i duże. Jakie rozpoznajemy? Czy są różnice w aplikowaniu? Opowiedz coś o tym. Zatem mamy dwa rodzaje grantów, duży i mały. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj oczywiście o pieniądze, czy też o wysokość dofinansowania. Granty do wartości maksymalnej 500 zł są grantami małymi i zasadniczo one są dużo prostsze do rozpatrzenia, ponieważ taki grant jest rozpatrywany po pierwsze szybciej, a po drugie, żeby taki mały grant rozpatrzyć, komisja w pewien inny sposób się zbiera. Jest to inny proces procedowania tego wniosku, dużo prostszy, dużo szybszy. Jeżeli nie ma sprzeciwu komisji, to taki wniosek zostaje podjęty, albo jego podjęcie może zostać przyspieszone, jeżeli wszyscy zagłosują szybko nad danym projektem. Zwykle też do takiego projektu nie zbiera się komisja, ponieważ jest to, tak jak mówię, mały grant rzeczowy, który jest po prostu prostszy do zrealizowania, do rozpatrzenia. To jest potrzebna mniejsza uwaga co do niego. Natomiast duże Rozumiem, czyli na granty. przykład tutaj przykładem takich małych grantów byłyby, jak sądzę, zakup na przykład jednej czy dwóch książek mieszczących się na przykład, bo to, jak rozumiem, są często książki specjalistyczne, naukowe, które są drogie, ale czasem to są albumy związane, nie wiem, z historią sztuki, które też
Też są drogie, tak? Czy jakieś książki na przykład z zagranicy? Też jakby zagraniczna literatura też wchodzi w rachubę? Oczywiście, można prosić, wnioskować o literaturę wszelkiego rodzaju, która wspomoże wikipedystów do rozwijania polskojęzycznej Wikipedii. Jeżeli to będzie, dajmy na to, specjalistyczna książka o tematyce biologii anglojęzyczna, śmiało możemy ją sfinansować. Jeżeli autor wykazał już wcześniej, że potrafi z takich źródeł korzystać, albo jest w stanie nam udowodnić, że jest w stanie z nich korzystać, jeżeli nam potwierdzi, że język tutaj tej publikacji nie będzie dla niego problemu. Musimy mieć pewność, że ten grant po prostu zostanie zrealizowany. Jasne. I teraz tak. Na takim małym przykładzie książki. Czyli mówiąc krótko, wikipedysta, który chce napisać książkę, znaczy, który chce napisać artykuł, nie wiem, specjalistyczny z biologii, chemii czy z historii sztuki, pisze: Słuchajcie, chcę napisać specjalistyczny artykuł na te tematy. Potrzebna mi jest książka pod tym i takim tytułem. Ona kosztuje 450 zł. Chciałbym skorzystać z mojego grantu. Proszę bardzo, tu jest mój dorobek jako wikipedysty. Już napisałem kilka artykułów z tego tematu, tak jak sądzę. Tak to wygląda. Chciałbym napisać więcej. Więc czy możecie mi tą książkę kupić? I wtedy komisja mówi: Dokładnie. świetnie, kupujemy. I to rozumiemy, już organizuje stowarzyszenie zakup tej książki. I teraz ta książka trafia do wikipedysty. Czy ona zostaje jego własnością? Jak to wygląda? Czy on ją Nie jest później to musi zasada. oddać? Znaczy, zasada jest taka, że książka ta jest użyczona wikipedyście. Podobnie sprzęt, który przyznajemy w formie dużego grantu, o którym już za chwilę powiem. Ta książka nie jest własnością wikipedysty, książka jest własnością stowarzyszenia. Natomiast zwykle książka pozostaje w dyspozycji wikipedysty do czasu, kiedy ją on potrzebuje. I to może być wiele lat. Jeżeli, dajmy na to, wikipedysta poprosił o monografię albo jakąś encyklopedię, specjalistyczną książkę, która zawiera naprawdę wiele, wiele treści merytorycznej i może przydać się do rozwijania setek, na przykład artykułów, ta książka może być w dyspozycji wikipedysty przez naprawdę wiele lat. Podobnie sprzęt. Jeżeli wikipedysta ze sprzętu korzysta, udowodnił, że robi te zdjęcia, że wykonał grant i stwierdza, że super wykonałem grant, ale dalej z tego sprzętu będę korzystał dla celów Wikipedii, Wikimediów, to śmiało może z tego sprzętu korzystać. Czyli tak naprawdę, jeśli jakby nadal wikipedysta czy wikimedianin dodający zdjęcia na Wikimedia Commons korzysta z tego, co mu Wikimedia Polska dostarczyła, zapewniła, czyli aktywnie działa w ramach swojej, myślę, powiedzieć, można powiedzieć, takiej pasji, tak? Wiki pasji, to może z tych rzeczy, które dostał w ramach grantu korzystać, jakby jeśli tylko gdzieś cały ten wkład, który za pomocą tego sprzętu czy książki, jakby gdzieś nadal trafia do świata Wikipedii, do świata Wikipedii i Wikimediów, tak? Zgadza się. Okej. No dobrze, a teraz duży grant. Duży grant, jak sama nazwa wskazuje, to już są odpowiednio większe pieniądze. Są to kwoty od 500 do 2500 zł, które mogą zostać rozpatrzone przez komisję. Natomiast wszystkie ewentualne projekty, które wykraczają poza te 2500 zł, muszą już zostać rozpatrzone przez zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Wiadomo, im większe pieniądze, tym jest większa odpowiedzialność. Zatem komisja może podejmować decyzję o przyznaniu dofinansowania do kwoty 2500 zł. I dlaczego jest tutaj inny sposób procedowania wniosku? Tak jak wspomniałem, to są dużo większe pieniądze i są to projekty, które wymagają już dużo zarówno uwagi ze strony naszej jako komisji, ale też dużo wiedzy merytorycznej i doświadczenia ze strony wikipedystyk albo wikipedystów, którzy taki grant wykonują. Muszę tutaj nadmienić, że dużego grantu najprawdopodobniej nie przyznamy osobie, która dopiero przyszła do Wikipedii i jeszcze nic w Wikipedii nie robiła, nie edytowała. Mały grant prędzej, natomiast nowicjusz dużego grantu prawdopodobnie nie dostanie, ponieważ, jak mówię, to jest już duża odpowiedzialność
są już duże pieniądze i my musimy jako komisja wiedzieć, że ten grant, że te pieniądze, które wydaliśmy, które wydało stowarzyszenie, zostaną w odpowiedni sposób spożytkowane z korzyścią właśnie dla projektów Wikimediów i oczywiście dla dalej internautów. I dużym grantem może być zakup na przykład i przede wszystkim sprzętu. Sprzętu fotograficznego, sprzętu komputerowego, albo, co częściej się zdarza, zwrot kosztów za wiki ekspedycję. Okej. I teraz tak, bo rozumiem, że takim sprzętem też może być kamera wideo, tak? Jeśli chce się nagrywać. Oczywiście. Czy takim sprzętem mógłby być telefon? To już To już jest zależy trudniej, od prawda? umotywowania wniosku. O ile kamera, albo kamera połączona z aparatem, aparat, obiektyw, laptop, komputer, czy podobne tego typu urządzenia bezpośrednio służą do rozwijania Wikimediów, tak z telefonem byłaby już trudniejsza sprawa i musielibyśmy jako komisja znać szczegóły, w jaki sposób ten projekt będzie wyglądał, co on ma na celu i czy ten telefon jest rzeczywiście potrzebny, czy jest niepotrzebny, czy też mógłby tutaj zostać wykorzystany inny rodzaj sprzętu. Jasne. I teraz tak, mówiłeś, że w zeszłym roku było 31 wniosków, tak? Czy Dokładnie. 31 przyznanych grantów? 31 wniosków, z czego dwa zostały wycofane przez wnioskujących. To były względy naprawdę typowo techniczne. Ktoś zapomniał coś dodać i później grant na przykład złożył ponownie albo zwrócił się o inny rodzaj wsparcia. Natomiast jeden niestety musieliśmy odrzucić ze względu na pewne problemy ze źródłem. Bo należy też zauważyć, że komisja ocenia przydatność źródła czy przydatność sprzętu. Nie sfinansujemy książki, która, dajmy na to, jest książką, nie wiem, to jest jakaś powieść, która nie przyda się do rozwijania Wikimedii. Prawda? To musi być książka, która rzeczywiście może zostać wykorzystana do rozwijania treści projektów naszych Wikimediów, Wikipedii na przykład, a nie książka, która ma sprawić tylko i wyłącznie przyjemność wnioskującemu. Nie, niestety takich Jasne. grantów nie możemy rozpatrzeć. Dobrze. Wspominałeś o tym, że mamy, jakby wspominałeś o robieniu zdjęć, ale może na koncertach, ale może podaj takie, nie wiem, dwa, trzy spektakularne, fajne przykłady wykorzystania Wikigrantów. Takim, myślę, najbardziej spektakularnym, czy też to jest taka seria już, taka wręcz seria z karabinu długa, grantów, wspaniałych grantów. To są granty, jeśli mogę tutaj nazwiska wymienić, Wojtka Pędzicha. Wojtek Pędzich to jest wikipedysta i fotograf. I on jeździ po Polsce, a teraz nawet po świecie, po Europie i robi zdjęcia na koncertach. Na początku, z tego co pamiętam, on wnioskował o zakup obiektywu. Obiektywu do swojego aparatu, dzięki któremu mógłby tą przygodę swoją zacząć. Jako, że Wojciech już wcześniej współpracował, już działał w Wikipedii, znaliśmy jego możliwości, już robił zdjęcia na koncertach, był zaufanym, że tak powiem, człowiekiem, to mogliśmy mu przyznać duży grant na zakup obiektywu. I właśnie stąd ta wspaniała seria się zaczęła, ponieważ Wojtek zaczął się wspaniale rozwijać, zaczął jeździć na coraz większą liczbę tych koncertów i zaczął robić coraz lepsze zdjęcia. I teraz po pierwsze, Jakie zdjęcia Wojtek robi na koncertach? Wojtek robi zdjęcia artystom, czyli tym, którzy śpiewają, grają, występują w kabarecie. I Wojtek robi to o tyle dobrze, że teraz jego zdjęcia nie są tylko w Wikipedii używane, bo szanowni państwo, gdy wejdziecie na przykład do artykułu o Sanach, to pierwsze zdjęcie, które w tym artykule zobaczycie, ale też pierwsze zdjęcie w wyszukiwarce Google, które wyświetli się wam po wpisaniu tej frazy, to jest właśnie zdjęcie Wojtka. Ale jak mówię, on robi te zdjęcia na tyle dobre, na tyle się w to wkręcił, na tyle się jego pasja, że tak powiem, udoskonaliła, że jego zdjęcia są wykorzystywane przez wiele podczytnych dzienników czy portali informacyjnych, portali internetowych.
Gdy Państwo spojrzycie na podpis tego zdjęcia, tam bardzo często właśnie podpisany foto Wojciech Pędzich, Wikimedia Commons. Podobnie jest ze zdjęciami innych wikipedystów. Mamy wikipedystów, którzy robią zdjęcia na przykład roślinom. I zdjęcia roślin w artykułach w internecie również często pochodzą z Wikimediów, również zdjęcia zabytków. Także zdjęcia, które powstają w ramach grantów, są naprawdę wykorzystywane w sposób naprawdę szeroko idący. Okej. I oprócz tego rozumiem, że Wojtek dostał dofinansowanie na Zakup obiektywu, ale obiektywu, a oczywiście no właśnie. wraz z zakupem obiektywu otworzyły się jego, że tak powiem, drogi na kolejne koncerty. I teraz swoje koncerty w swojej okolicy już wszystkie mamy pięknie ufotografowane. Tam już nie ma czemu, albo już jest ciężko zrobić jakieś nowe zdjęcia, które by były bardzo przydatne do Wikimedii. Więc Wojtek zaczął rozglądać się za coraz poważniejszymi koncertami. I tak teraz mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że Wojtek jedzie na Eurowizję w Malmo. Będzie robił zdjęcia artystom na Eurowizję, otrzymał akredytację. Podobnie Wojtek robił zdjęcia na przykład na Sopot Hit Festival. Wielokrotnie w Operze Leśnej robił zdjęcia, na Opolu także. Także widzicie Państwo, że ich granty pomagają się też rozwijać. Rozwijają projekty I ty Wikimedia, ale też. rozwijają też nasze umiejętności. Też co ważne, co wspomniałeś, wydaje mi się, w kwestii akredytacji, czyli że w momencie, kiedy taka osoba dostaje grant z Wikimedia Polska, Wikimedia Polska też stara się wesprzeć w tych działaniach, czyli występujemy, czy pomagamy wystąpić, tak jak w przypadku Wojtka, żeby miał taką akredytację fotografa, jakby nazwijmy to oficjalnego, jednego z kilkunastu, z kilkudziesięciu danej imprezy, co pozwala mu wejść w odpowiednie miejsce blisko sceny i stamtąd te zdjęcia robić. Tak? Dokładnie. Na wiele koncertów potrzebna jest specjalistyczna akredytacja. Trzeba być na przykład dziennikarzem albo członkiem klubu fotografów, członkiem innego tutaj ciała, podmiotu, który zajmuje się fotografowaniem koncertów. Potrzebna jest po prostu zgoda od oficjalnego tutaj podmiotu, od Organizatora. oficjalnego stowarzyszenia, organizatora tej osoby, od tej, można powiedzieć, pracodawcy, prawda? I Wojtek jako prywatna osoba takiej akredytacji bardzo często by nie otrzymał. On sam to mówił w wielokrotnych rozmowach. To jest potrzebny, że tak powiem, papierek z podpisem dyrektora. Wikimedia Polska, wspierając realizację grantów, także taki dokument jest w stanie wystawić, żeby ten grant mógł zostać zrealizowany, żeby korzyści były z tego jak największe. Okej, czyli po prostu wspieramy te osoby, których tych działań się podejmują. Czy jest jakiś inny ciekawy grant, o którym chciałbyś mi opowiedzieć? Z ciekawych grantów mogę tutaj wymienić grant bardzo podobny, czyli na zakup sprzętu fotograficznego. Tutaj, Szanowni Państwo, jest zakup typowo aparatu i namiotu bezcieniowego. Jest to taki namiot, w którym robi się zdjęcia małym obiektom. Gdy wejdziecie Państwo na naprawdę wiele artykułów w Wikipedii, nawet o przedmiotach codziennego użytku, to zobaczycie Państwo takie ładne zdjęcia na białym tle. Te zdjęcia są, te przedmioty na tych zdjęciach są takie po prostu w jałowym środowisku i nic nie odciąga od nich uwagi. To są zdjęcia wykonane właśnie prawdopodobnie w ramach tego grantu, dzięki któremu takie drobne rzeczy nasz fotograf Jacek Halicki może wykonać. Także widzimy, że to jest bardzo dużo grantów fotograficznych, ale to są też granty merytoryczne. Takim przykładem może być grant na przykład na zakup książek. Może to być zakup książek biologicznych, tak nasz jeden z wikipedystów się zwrócił do komisji i teraz pisze bardzo wiele haseł na podstawie paru książek o ssakach, o zwierzętach całego świata, w tym na przykład różnorodnych rodzajach małp czy innych tego typu zwierzątek z Afryki czy z Ameryki Południowej. Podobnie mamy innego wikipedystę, który poprosił nas o dostęp do bazy danych właśnie w ramach wiki grantów. Dzięki temu może pisać o ptakach z całego świata, o najróżniejszych gatunkach, przy czym źródła do tych
opisów tych zwierząt są w języku polskim niedostępne, więc są to źródła anglojęzyczne, trudno dostępne i drogie. Zatem pomoc wikigrantów jest tutaj nieoceniona. I hasło właśnie powstające w ramach tych wikigrantów możecie Państwo obserwować na stronie głównej Wikipedii, ponieważ wikigranty wymagają nie tylko, żeby to hasło powstało. To ma być hasło jak najlepszej jakości. Żeby jak najlepsza jakość, to też proszę, Szanowni Państwo, nie przerażasz się, że o matko, to ma jakąś monografię napisać. Nie, mamy po prostu postarać się, żeby to hasło opisywało na tyle, ile to możliwe z danego źródła, wszystko, co się da. Przy tym wszystko to nie musi być oczywiście monografia, tylko opis na tyle, żeby to był wpis encyklopedyczny, żeby coś można było się z niego dowiedzieć. Jasne. Czyli no, trzeba to zrobić maksymalnie dobrze, tak? Żeby I w ten maksymalnym grant. czasie. Bo trzeba Okej, to też jest ważne. pamiętać, że Wikigranty to nie jest projekt, który jest nieograniczony czasowo. Nie można wnioskować o Wikigrant, nie podając daty jego zakończenia, albo podając absurdalną datę, na przykład za 30 lat. Nie, musimy, jak już wspominałem, obok koszty rysu, obok dokładnych działań, jakie zamierzamy podjąć, musimy uzupełnić datę, kiedy przewidujemy, że ten grant wykonamy. To może być pół roku, to może być miesiąc, to może być rok, zależy od jego zaawansowania. W ciągu tego, dajmy na to roku, mamy napisać liczbę haseł, którą tam sobie przewidzieliśmy, czyli załóżmy, założyliśmy, że mamy napisać 15 haseł w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy te hasła napisaliśmy, super, zamykamy grant, bardzo się cieszymy i zachęcamy, że możesz, drogi wikipedysto, za parę chwil poprosić o kolejny grant na kolejną książkę czy kolejną tutaj wyprawę. Natomiast jeżeli na przykład grant by się przedłużył, to wikipedysta musi wyjaśnić, dlaczego ten grant się przedłuża. Nie może być tak, że grant będzie odwlekany w nieskończoność. Gdy taki Jasne. grant uznajemy za niezakończony i taka osoba będzie miała już w przyszłości problem, jeżeli tego grantu nie dokończy nawet już po czasie, uzyskaniem dofinansowania. Więc Szanowni Państwo, jeżeli to jest na zasadzie takiej umowy, umawiamy się, że coś zrobimy. Jeżeli tego nie wykonamy, to bardzo nam przykro, ale już wsparcie dla Ciebie będzie utrudnione, ponieważ nie wywiązałeś się z umowy, więc nie jesteś w pełni dla nas wiarygodny. Bo pamiętajmy, że przecież dla Ciebie mamy tutaj pieniądze, a jeżeli tych pieniędzy nie wykorzystasz w odpowiedni sposób, to te pieniądze mógłby ktoś inny spożytkować lepiej. Także pamiętajmy proszę o tym, że każdy ma swój czas wykonania i trzeba go przestrzegać. Rozumiem. To jest bardzo ważne. Czy tak powoli kończąc, mam takie pytanie, czy jest taki jakby jeden formularz, który nas przeprowadza, te osoby składające przez te wszystkie daty, uzasadnienia, nie wiem, załączniki, za pomocą którego możemy to zrobić? To znaczy, są dwie drogi. Pierwsza droga, możemy zwrócić się bezpośrednio do Komisji Wikigrantu za pomocą adresu mailowego do komisji, czyli wikigranty@wikimedia.pl. I jeżeli jesteśmy na przykład początkującym wikipedystą albo niezbyt dobrze obracamy się w środowisku tutaj składania tego typu wniosków, napisać z prośbą o pomoc i my tej pomocy oczywiście udzielimy. Od tego jesteśmy. Ale jeżeli chcielibyśmy, że tak powiem, w pełni samodzielnie ten wniosek wykonać, to wystarczy wpisać hasło Wikigranty, myślę, w wyszukiwarkę. Zaraz sprawdzimy, Szanowni Państwo. Oczywiście, jak sprawdziliśmy, to widzimy, że taka fraza jest wyszukiwana. Należy wejść na stronę Wikigranty Wikimedia Polska, czyli nazwa naszego tutaj stowarzyszenia Wikimedia Polska. I wtedy mamy stronę, która pokieruje nas już przez wszystkie elementy, przez wszystkie zawiłości, czy też niezawiłości składania grantu. Mamy dokładny opis, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, ile to ma trwać, ile pieniędzy możemy otrzymać. I mamy taki formularz złożenia wniosku o nowy Wikigrant, który też nas tutaj jest w stanie wspomóc w prowadzeniu tworzenia Wikigrantu, projektu na Wikigrant. Po prostu klikamy przycisk złóż nowy wniosek o Wikigrant
I wtedy za pomocą różnych podstron i prowadzenia, że tak powiem, za rączkę składamy wniosek. Dobrze. Czyli jest po pierwsze taki, jest możliwość, ta samemu napisanie jest ważna możliwość zwrócenia się do Was o pomoc. To jest super, bo nie każda komisja przyznająca granty mówi: OK, to jeszcze Wam pomożemy wypełnić ten wniosek, żeby Wam było łatwiej. To jest jakby bardzo. Bardzo fajne podejście, które pozwala osobom zaczynającym, które na przykład nigdy wcześniej tego nie robiły, przebrnąć przez formalności. I teraz tak, takie dwa pytania na koniec. Jedno to jest takie, czy na przykład komisja, albo czy w ogóle spotykacie się z pomysłami na fajne wiki granty, które nigdy jeszcze nie zostały złożone. Czyli że gdzieś chodzą może po społeczności, po wolontariuszach jakieś pomysły, ale jeszcze nie zostały zrealizowane. A Znaczy, takich może pomysłów jest sam naprawdę masz pomysł? wiele. Okej, opowiem. Natomiast to może być na przykład wsparcie jakiegoś projektu, który będzie tutaj rozwijał Wikipedię. To może być, tak jak tutaj było w przypadku Wojtka, po raz pierwszy takie wyjazdy na koncerty. To są pomysły naprawdę nowatorskie i każdy może je złożyć. Natomiast kwestia jest taka, że dopóki grant nie zostanie oficjalnie złożony, my nie możemy go zacząć procedować. Dopiero musi ta cała procedura nastąpić, żebyśmy mogli zająć się pomysłem, który wśród społeczności jest dyskutowany. Zatem tak, pomysłów jest naprawdę wiele, tych pomysłów słyszymy wiele, ale niestety, i nie jestem w stanie tutaj powiedzieć Państwu dlaczego, ale te granty często nie są składane. Pada jakiś pomysł, na przykład pojedźmy na wiki ekspedycję w jakiś region. Są już pomysły na to, co zrobić, ale niestety Wiki grant nie jest ostatecznie składany, także nie ma się naprawdę czego bać. Komisja nie gryzie, komisja wspiera. Wikimedia Polska też wspiera. Tutaj już w przeprowadzeniu tego grantu, przy zakupie sprzętu, zakupie książek. Więc śmiało trzeba składać wnioski, żeby Wikimedia, a zarazem świat stawał się lepszy. Super. A powiedz takie może ogólne już podsumowanie. W jaki sposób ta cała działalność związana z udzielaniem wiki grantów, jak wpływa na, nie wiem, na rozwój społeczności związanej z Wikipedią, Wikimediami? Czy to jakby coś się zmienia w funkcjonowaniu? Jak byś to widział? To znaczy, ich granty są częścią wsparcia społeczności. Zatem oddziaływanie na tą społeczność oczywiście jest. To może oddziałać w taki sposób, że mamy wiki ekspedycję. I na tą wiki ekspedycję, załóżmy, wybiera się 3 czy 4 osoby, wikipedyści. I za siłą rzeczy społeczność się na to tutaj integruje. Chcąc napisać artykuł, również musimy z innymi wikipedystami się, tak powiem, zintegrować. Czy to rzeczywiście na żywo, spotykając się, omawiając dany temat, czy to na stronach Wikipedii, stronach społecznościowych, na przykład w kawiarence, czy na stronach projektów zajmujących się poszczególnymi tutaj działkami merytorycznymi, tematycznymi na Wikipedii, omówić, czy taki artykuł jest potrzebny, albo mówić wątpliwości dotyczące tematu. Także jak najbardziej, wikigranty, które udzielają nam wsparcia na napisanie jakiegoś tematu, integrują społeczność, ale też integrują w taki sposób, że jeżeli mamy wikipedystę, który robi zdjęcia, to ten wikipedysta może się z pozostałymi członkami społeczności dzielić swoim doświadczeniem. Może zorganizować warsztaty, może omówić, jak na przykład zacząć fotografować. Także jak najbardziej jeden udzielony wikigrant pociąga za sobą całą tutaj łańcuszek kolejnych działań, które można wykonać albo które się siłą rzeczy wydarzą. I są to wydarzenia pozytywne. Dobrze, bo jeszcze tak, może na koniec, może powinniśmy może od tego zacząć, ale wspomnieliśmy, że jesteś członkiem Komisji Wikigrantów. Wikigranty no, są przyznawane z budżetu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. A kto zasiada w Komisji Wikigrantów? Komisja Wikigrantów jest pięcioosobowa. W tej kadencji mam przyjemność zasiadać i zaszczyt, ja, czyli Kacper Janik Starnowa, taki mam swój pseudonim.
Przewodniczącym jest Wiktoryn, również administrator Wikipedii. Mamy MSZ 2001, także administratora. Lorraine, to jest taka nasza wikipedystka specjalistka od Europy Wschodniej. Oraz mamy wikipedystę również admina Enteda. Także w tej chwili, w tej kadencji mamy samych administratorów w naszej komisji, którzy w ramach komisji spotykają się wtedy, kiedy przychodzi na to taka konieczność. Nie spotykamy się regularnie. Nie mamy spotkań, dajmy na to, cotygodniowych, comiesięcznych. Nie. Jeżeli jest potrzeba, możemy mieć spotkanie nawet co tydzień. Jeżeli nie ma potrzeby, możemy mieć spotkanie raz na miesiąc, raz na kwartał. Ważne Jasne. jest to, że wnioski są procedowane najczęściej za pomocą mailową i jeżeli jest taka potrzeba, żeby coś omówić, jakiś wniosek jest na przykład kontrowersyjny, albo musimy omówić jego szczegóły, czy się tutaj zgadzamy. Jest więcej rzeczy do omówienia, które po prostu wygodniej zrobić za pomocą rozmowy twarzą w twarz, to wtedy się spotykamy. Natomiast na co dzień praca w komisji wiąże się po prostu z wysyłaniem do siebie maili, z omawianiem projektu mailowo i na koniec głosowaniem za, bądź za przyjęciem, bądź za odrzuceniem wniosku. Tak, to bardzo ważne, wydaje mi się, co powiedziałeś, i to jest to, że Komisja Wikigrantów wyrasta ze społeczności wolontariackiej. Czyli o tym, czy dany Wikigrant pozyskać, nie decydują na przykład pracownicy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, tylko tym pierwszym, najważniejszym ogniwem jest zespół Wiki Społeczności, czyli osób z doświadczeniem w edytowaniu Wikipedii i innych projektów Wikimedia. I to gdzieś jakby społeczność pracuje sama dla siebie, tak? Czyli że no, będąc wolontariuszami, wikipedystami, wikimedianami, dodatkowo angażujecie się również w to, żeby inni mogli to robić jeszcze lepiej. Jest to też ta integracja, prawda? Społeczność dba o siebie i bardziej doświadczeni członkowie społeczności, czy też członkowie społeczności, którzy chcą się angażować tutaj w sprawy okołostowarzyszeniowe, mają szansę wspierać innych wikipedystów, czy to swoją wiedzą, swoją obecnością, swoim zaangażowaniem, to żeby innym lepiej się po prostu edytowało. Tutaj wspomnę, że większość komisji to są wikipedyści, którzy są w projekcie od naprawdę wielu, wielu lat. Od 15, nawet od 20, więc są to osoby bardzo doświadczone, z ogromną, rozległą wiedzą na temat funkcjonowania Wikipedii, pisania artykułów, które będą wiedziały, co jest dobre dla projektów, co niekoniecznie. I to też jest taka wymiana pokoleniowa, ponieważ osoby zasiadające krócej w tej komisji mają szansę od tych starych, można powiedzieć, wyjadaczy, od tych specjalistów, nauczyć się kolejnych rzeczy. A członkowie społeczności, czy to merytorycznie dyskutując, wymieniając się z członkami komisji swoimi poglądami na dany tutaj artykuł, również korzystają na tym. Także jest to taki system naczyń połączonych, który sprawia, że społeczność lepiej funkcjonuje. Jest ta interakcja, pojawiają się dyskusje, pojawiają się nowe pomysły. To jest bardzo przyjemnie się tego słucha, że widzisz ten element nie tylko wsparcia finansowego, ale również integracji, ale również tego, w jaki sposób Wikigrant wpływa na całą społeczność, że jedno działanie na rzecz jednego wikipedysty czy jednej wikipedystki później, nazwijmy to, rezonuje wśród całej społeczności. W komentarzach już po naszym spotkaniu, jak się zakończy za chwilkę, wkleję link do strony Wikimedia Polska przestrzeni Wiki z linkiem do Wikigrantów i informacjach na ten temat, co pozwoli Wam się wszystkim oglądającym z tym zapoznać. Jest również na tej stronie kontakt mailowy do Komisji Wikigrantów. Na pewno Kacper oraz inni członkowie komisji będą chętnie odpisywać na pytania, jeśli one się pojawią. I to jest też takie miejsce, gdzie każda osoba zainteresowana uzyskaniem Wikigrantu może uzyskać wsparcie, do czego zachęcamy. Dziękuję Serdecznie Ci bardzo, zachęcamy. Kacper.
Wikigranty trzeba rozwijać projekty. Ja również bardzo dziękuję tutaj zespołowi Wikimedia Polska za zaproszenie do tej rozmowy. Mam nadzieję, że Państwo dowiedzieli się czegoś nowego, może zachęciliśmy Państwa do angażowania się w rozwój projektu Wikimedia, między innymi z pomocą Wikigrantów. Serdecznie dziękuję.